No siemanko widzowie, dzisiaj... Dępej, skończ gadać i ruszaj na akcję. Tak, tak, już jadę. Proszę, błagam ratunku, niech ktoś mi pomoże. O Jezu, trzeba jak najszybciej uratować tą kobietę. Wchodzę na górę. O Jezus Maria, jak dobrze, że pan tu jest. Wszystko w porządku? Tak, dziękuję panu bardzo. Jezu Chryste, mój dom cały spłonął. Tak jak widzicie widzowie, w dzisiejszym odcinku jestem strażakiem. I tak, jeżdżę sam na akcję, szef mi na to pozwoli. Także widzowie, teraz zostawiacie strażacką łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie teraz w komentarzu, jaką kolejną pracę chcielibyście zobaczyć na kanale. Oho, znowu coś się dzieje. Dępej, zgłoś się. Zgłaszam się, co się stało? Pożar na ulicy Makaronowej 5. Przyjąłem, już tam jadę. Opuszczony dom, to już piąty w tym tygodniu. Czy to ta sama osoba podpaliła? O, jest policja, zaraz się dowiemy. Dzień dobry, jak witam. To już piąty opuszczony budynek w tym tygodniu. Tak, wiem, podejrzewamy, że w okolicy kręci się piroman. O kurde, to nieźle. Jak go złapię, to nie ręczę za siebie. W końcu zawładnę światem. Dam wszystkim tą miksturę i będą słuchać mnie już na zawsze. Jeszcze tylko kilka kropel tego. O nie, co się stało z moją miksturą? O mój Boże, pożar! Jezu, ludzie, ratuj się kto może. Halo, halo, straż pomocy, ulica Chemiczna 8, jak najszybciej, proszę, chemikalia wybuchły. Dępej, jakaś chemia wybuchła na ulicy Chemicznej, szybko, jedź tam. Zrozumiałem, już jadę. Halo, halo, pomocy! Witam, co się stało? Panie, pożar, pożar, chemikalia wybuchły, tam, tam, niech pan zobaczy, szybko! Dobra, już tam idę, proszę tutaj poczekać. O kurde, widzowie, dobrze, że to taki lekki pożar, bo nie wiem, czy bym to ugasił. Dobra, proszę pana, pożar ugaszony. Laboratorium, straciłem moją miksturę. Jaką miksturę? O czym pan mówi? Miałem zawładny Cembrook Heaven dzięki tej miksturze. A teraz co? Nie wiem, o co panu chodzi, ale z mojej strony to wszystko. Pożar ugaszony. Co za psychol. Mamo, chciałbym być strażakiem. No to super. Ale ja bym chciał być już teraz strażakiem. Teraz to ty idź odrabiać lekcja, nie mi to wymyślasz. Ech. A ja idę teraz do sklepu. Do później. Do później, mamo. Nie, no ja muszę zostać strażakiem. To moje powołanie. Mam plan, zadzwonię po straż i będę mógł się przejechać wozem strażackim. Halo, pomocy, mój dom się pali. Kwetowa 28, proszę jak najszybciej straż. Dępej, pożar domu, dziecko w środku, pospiesz się. Przyjąłem, już tam jadę. Co, to na pewno ten dom? Przecież tu nic się nie pali chyba. To tutaj, panie strażaku. Co się stało, chłopczyku, bo nie widzę tutaj żadnego pożaru. No bo ja chciałbym zostać strażakiem, jak pan. No dobrze, i co w związku z tym? No i specjalnie zadzwoniłem po straż. Przewieziemy pan tym wozem strażackim? Serio, młody, zadzwoniłeś tylko po to, żeby przejechać się wozem strażackim? Ktoś teraz może potrzebować pomocy, a ty sobie żarty robisz. Tak. Dokładnie, tylko po to. Wyślij, ten wybryk będzie kosztować twoich rodziców. Że co? Serio? O Jezus Maria, straż, co tu się wydarzyło? Maciek, jesteś cały? Tak, mamo. O co chodzi? Czemu zadzwoniłeś na straż? Pali się czy co? No powiedz mamie, co zrobiłeś, młody. Mamo, bo ja zadzwoniłem po straż, bo po prostu chciałem przejechać się wozem strażackim. Że co? Ja chyba śnię. Co ty narobiłeś, dziecko? Bardzo mi przykro, proszę pani, ale z racji tego, że jest pani prawną opiekunem tego chłopca, będzie pani musiała ponieść wszystkie koszty związane z przyjazdem moim tutaj. Przepraszam, mamo. Rozumiem, proszę pana. A z tobą porozmawiam później. No to jak? Mogę teraz się przejechać tym wozem strażackim? Ty chyba oszalałeś. Marsz na górę, masz szlaban, zabiorę ci telefon i komputer. Ech, to tyle z mojej jazdy. Powiem wam, że młody miał dobry pomysł, ale szkoda najbardziej matki w tym wszystkim. O mój Boże, las się pali. Straż jak najszybciej. Las obok jeziora się pali. Przyjąłem. Dępej, szybko. Pożar lasu nad jeziorem. Dobra, dobra. Już tam jadę. Widzicie, widzowie? Akcja jest akcją. Nie ma czasu nawet zjeść. Witam policjanta. Witam, witam. Udało się ugasić, na szczęście to nie był jakiś wielki pożar. O co chodzi z tymi pożarami? To znowu ten piroman? Tak właśnie podejrzewam. Jak tak dalej pójdzie, to spali nam całe miasto. Masakra, jakiś chory psychicznie człowiek. Muszę go złapać. Nie jest bezpiecznie, widzowie. Coraz więcej podpaleń w mieście. O Chryste, panie! Halo pomocy! Auto się pali!
Panie strażaku, stój! Proszę pomocy, auto całe w ogniu! O Jezu, a co się stało? Jakiś facet ubrany cały na czarno podpalił ten samochód. Pobiegł gdzieś w tamtym kierunku. To mógł być ten piroman, który właśnie podpala tu wszystko. Niech pani biegnie na posterunek, to blisko jest. Na początku brał się za las, jakieś opuszczone budynki, a teraz już zaczął podpalać w mieście, masakra. Oby go jak najszybciej schwytali. Dępej, podejrzenie zgonu, ulica Morelowa 12. Zrozumiałem, zaraz tam będę. To tutaj, zapraszam, szybciutko. Dzień dobry, już tak długo nie widziałam Basi. Niech pan sprawdzi, czy jest w domu, bo nie otwiera. Boję się, że mogło jej się coś stać. Dobrze, już to zaraz sprawdzimy, proszę pani. Wygląda, jakby nikogo w domu nie było. Długo już ta pani nie otwiera? Z jakieś 4 dni już będzie, proszę pana. No dobrze, proszę pani, spróbujemy w takim razie. Niech się pani odsunie. O, udało się, dobra, wchodzę. Halo, proszę pani, jest tu ktoś? Halo, proszę pani. Jezu, tu coś jest. O nie, to chyba trup. O Jezu, masakra, ja nie chcę tego widzieć nawet. Słuchaj, trup w mieszkaniu, wezwijcie karetkę i policję. Proszę pani, niestety nie mam dobrych wieści, pani koleżanka zmarła. Ty stara mendo, bierz to brzydkie drzewo z mojej posesji. Widzisz? Wchodź na mój teren, zaraz ci to połamię. Gońcie, to drzewo ma prawo tu rosnąć. Rosło latami i będzie dalej rosło. Nie twoje to zostaw i nie ruszaj tego. Oczywiście, że ruszę. Zaraz ci połamię te głupie gałęzie. Ej, co ty robisz? Zostaw to. No i połamane. Żaden głupi krzak nie będzie mi wchodzić na mój teren. A teraz spadaj, staruchu. Jeszcze go ukaram za te jego wybryki. Podpalę mu to całe pole. To się dziadyga zdziwi. Masz za swoje, dziadygo. Idę sprawdzić moją piękną kukurydzę. Chryste, panie, moje pole, moja kukurydza. Szybko, straż. Pole mi się pali, ulica rolna. Pożar pola, szybko, dępej, jedź tam. Dobra, to jadę tam. Panie, szybko, ratuj mi moją kukurydzę. Jezus Maria, moje wszystkie plony. Co ja teraz zrobię? O mój Boże, co z tego zostało? Proszę pana, kto mógł podpalić to? Podejrzewa pan kogoś? Oczywiście, że tak. To musiała zrobić ta menda, co tu obok mieszka. Halo, proszę otworzyć. O co chodzi? To on podpalił moją biedną kukurydzę. Co ty wygadujesz, człowieku? To na pewno ty zazdrościłeś mi. A niby czego tu zazdrościć? Tego, że kukurydzę kupowali ode mnie, a nie od ciebie. Teraz dzięki mnie nie będą już u ciebie kupować. Dzięki tobie. Czyli miałem rację i to ty podpaliłeś moje pole, stara mendo. Właśnie się przyznałeś. Pójdzie pan ze mną. Oj, warto było. Czas przygotować kościół i zapalić kilka świeczek. Szybko, straż. Kościół się pali. Halo, halo, pomocy. Spokojnie, zaraz to ugaszę. O Jezu, dlaczego tak się stało? Co za nieszczęście. O kurde, ten facet to podpalił. Jakiś dziwny facet przy lotnisku podpalił śmietniki. Szybko przyjedźcie tutaj. To piroman. W końcu dorwę tego gnojka. No i znowu jakiś śmietnik. To na pewno był piroman. Zatrzymaj się, nie masz szans. Stój, stój, poddaj się. Wow, w końcu udało się złapać tego piromana. No, trochę sobie posiedzisz w tej pace. Jeszcze maskę nosi. Pokaż tą twarz. Że co? Główny szef straży pożarnej na Brookhaven? Szefie, jak mogłeś? O co tu chodzi? Po prostu trochę mi odbiło, krótko mówiąc. Przez to, że pracuję w straży, pokochałem ogień. Dodatkowo przez te wszystkie akcje, na których byłem, brakowało mi adrenaliny, szukałem czegoś nowego. To już nie było to samo. Teraz jak zacząłem robić te złe rzeczy, to poczułem, że żyję. Ta adrenalinka, te emocje, to było super. Chyba jednak muszę pójść na dłuższy urlop. Jaki urlop? Urlop to ty będziesz mieć, ale za kratami, mendo. Zapraszam do radiowozu. Tego, widzowie, to bym się nie spodziewał. Co za hańba dla straży. Dępej, szybko, na ulicę Fistaszkową 8. Dom się pali. Dobra, już tam jadę. Na razie się skupię na akcji, widzowie, a później to muszę jakoś ogarnąć w mojej głowie. To, co tu się wydarzyło. Halo tutaj, panie strażaku. Szybko, cały dom się pali. Panie, ratuj moje dziecko. Na górze zostało. Jak najszybciej niech pan tam wejdzie. Przecież ona tego nie przeżyje. Już tam wbiegam. Niech pani się odsunie na bezpieczną odległość. Cały dom zajęty. Nie wiem, czy nam radę ją uratować. Całe schody zajęte. Udało się trochę ugasić. Przechodzę dalej. Pomocy, proszę pana, niech pan mi pomoże. Ja chcę do mamy. Boję się. Spokojnie, dziewczynko. Poczekaj, spokojnie. Chodź, szybko do mnie. Zakryj twarz, dziewczynko, uważaj na siebie. Uważaj na ogień, biegnij do mamy, szybko. O mój Boże, duszę się. Mama, mama. Jezus Maria, dziecko, gdzie jest strażak? Co z nim? O, jak tu gorąco.
proszę pana, wszystko w porządku. Żyje pan? Proszę coś powiedzieć. Chyba tak, proszę pani. Widzowie, to już chyba czas, żeby szukać nowej pracy.